Cześć, dzisiaj ze mną Kasia Stros. Witam. Kasia, słuchajcie, jest super sztosem i dzisiaj nam opowie dużo o wszystkim. Mam tu przygotowaną całą listę pytań. To jak jest, widzicie, jest króciutko. Wydaje się, że jest krótka, ale to nie będzie krótko i nie będzie po łebkach w ogóle. Kasiu, powiedz, robisz największe pokazy od lat. Pracujesz pół swojego życia w ogóle w branży modowej. Największe marki, pokazy, kampanie reklamowe, po prostu to wszystko, okładki w ogóle międzynarodowych, najważniejszych magazynów. Ale o tobie jest dość cicho. Ty w ogóle nic tam o swoim życiu nic nie przemycasz. Nic, żadnych ploteczek, nic tam, nic nie wiadomo, no. Znaczy to trochę wiadomo, bo czasami jak tutaj jestem w Polsce, to z chęcią pracuję, ale właśnie to jest praca związana z modelingiem, a nie z show biznesem. Może dlatego. I celowo to odłączyłaś? Wiesz, jakoś ten świat show biznesu mnie nie pociąga. Wiesz, czego chcesz po prostu. Tak. Okay. Na przykład jak z tobą, bo chciałam bardzo z tobą mieć wywiad. Cieszę się bardzo. Masz fajną formułę. Dlaczego tak jest? Możliwe dlatego, że nie chcę być zbyt popularna w Polsce, ponieważ dla mnie popularność to taka utrata wolności. Mogę sobie liznąć tej popularności, ale tak naprawdę znają mnie tylko ludzie, którzy interesują się modelingiem. No to prawda w sumie. Tak. Nie chciałabym być rozpoznawalna na ulicy. Uważam, że wtedy właśnie zabrakło mi tej wolności. Wolności, okej. Okay. No właśnie tak. To jest jedna z piękniejszych rzeczy, jakie posiada człowiek, więc rozumiem cię doskonale. Chcę cię wypytać o makijaż. Dobra. Bo jak widzisz... Wiem, że bardzo lubisz w tej pracy te przemiany właśnie makijażowo-stylistyczne i że to jest niesamowite wcielać się w tak wiele ról i postaci, bo jesteś taką jakby kanwą. Tak, dokładnie. Do stworzenia jakiejś roli. To jest niesamowite. Dlatego ta praca jest tak ciekawa, ponieważ możemy być zupełnie inną osobą i właśnie ten makijaż to powoduje. Mhm. Tak. Powiedz mi o tych takich, które ci się... No najbardziej utkwiło ci w pamięci. Z pokazu Aleksandra McQueena. Pamiętasz może ten pokaz ufolutków? O Jezus. Z tymi butami, nie wiem ile centymetrów. Pamiętam nawet dzień, w którym zobaczyłam to po raz pierwszy. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. To było coś niesamowitego. Dla mnie to był jak pokaz sztuki. Takich pokazów już nie ma i chyba już nie będzie niestety. No, ale niestety, tak, to wtedy McQueen. Ten makijaż... Opowiesz, tak, jak to wyglądało. Oni nam przyklejali silikonowe wkładki na policzkach i tutaj, żeby zdeformować twarz, aha, żebyśmy właśnie wyglądały jak UFO. I co tam jeszcze było? I były warkocze. Takie tak spięte włosy. Tak, już włosów to nie pamiętam, bolało bardzo jak robili te włosy. Pamiętam ból, ale nie pamiętam dokładnie co to było. To były jakieś warkocze, ale właśnie ten makijaż, to jest silikonowe wkładki, one zdeformowały nam twarz. Ja chyba nie miałam tych silikonowych... Że masz na tyle kości jarzmowe, tak, ja widziałam te zdjęcia, to tak za bardzo nie różniła mi się moja twarz, ale jak sobie porównasz inne dziewczyny, to one już tam miały różne... Takie protezy, no. Tak. I to było niesamowite. A te kosmiczne buty? Można było się zabić. Tak. Ale miałyście czas, żeby trenować chodzenie? Zawsze mamy jedną próbę, ale to jest okay. Tylko jedna próba. O kurde. Znaczy nie wiem, a chyba nikt się nie przewrócił, wszyscy przeżyli. Ale no, był lekki strach. Tak, i jakie jeszcze pokazy? Tak naprawdę wszystkie pokazy Diora, John Galliano dla Diora, były bardzo kolorowe, były bardzo glamour. Mhm. I to były tam tak naprawdę też prawdziwe pokazy kobiece, masa makijażu. Mhm. I pamiętam, że zawsze nam tutaj przyklejali taśmy i tak na sznureczki tutaj, żeby oczy wyciągnąć, wydłużyć. I po prostu, żeby wszystko to chyba, no taki botoks. To bolało? Czy nie? Nie. Nie tylko właśnie takie napięcie się czuło. To nie mogło być dobre dla skóry. Tak mi jak się wydaje. Jak na chwilę to myślę, to że... nie było na chwilę. Nie? Nie. I wiesz, i tak, i tutaj gdzieś tutaj ściągali tymi gumeczkami. Co jeszcze? Ale naprawdę efekt był piękny. No. Co jeszcze takiego na tych pokazach? No zawsze jak wybielali nam brwi, to tak. Też to... To modelki tego nigdy nie lubiły. To Galliano. Tak, to jest Galliano. Tu tak. Akurat tych taśm nie było. Tak, ale tak. Takie jak lalki dramatyczne tak. Z lat 20. Tak. Taki trochę stary Hollywood, tak. Nie? Cienkie brwi. To zawsze były jakieś odjechany makijaż. Mm-hmm.
Jean Galliano Dior. Teraz już nie ma tak naprawdę takich pokazów z takimi odlotowymi makijażami i fryzurami. No właśnie. Jakbyś się zastanawiał, bo chyba się teraz ten trend naturalności jednak... I jakiś akcent graficzny po prostu na przykład czasami jest, ale to nie jest takie to już pojechane. Nie jest to, co było, już nie ma nie. tych taśm. Victor Rolf, tutaj jak jesteś po prostu laleczką. Tak, z i tutaj irokezem. Właśnie nie miałam brwi, chyba nam wybielili brwi, tylko tak. Powiem, że modelki nienawidziły, jak się brwi nam czemu? Wybielało. Bo tak, trzeba było po pokazie zostać i sobie te brwi farbować, bo oni nam je odbarwiali. A, ja myślałam, że po prostu wam nie. Kosmetykami. Nie. O nie, naprawdę, tak. To było farbowane. Tak, i później wiesz, czasami ten sam kolor miało się na końcu, a czasami za mocne, za słabe, więc dlatego nie lubiłyśmy tego. Czasami krew leciała, bo za długo było blicz. Tak, więc backstage nie jest taki glamour. Kiedy jest Fashion Week i tych pokazów jest multum w ciągu bardzo krótkiego czasu, co się dzieje ze skórą wtedy? Jest czerwona, szczypie. Normalnie potrafisz mieć rany wtedy? Znaczy no, skóra jest bardzo podrażniona. Pod koniec dnia. No, jak sobie ale z tym jest radzisz? Tak dużo makijażu, że oni to wszystko zaszkodkują. No, cera psuje się pod koniec Fashion Weeku, tak. Te niedoskonałości wychodzą już pod koniec. Głowa bardziej boli od włosy fryzur. Gorzej? Tak. Tak, bo właśnie na backstage'u nie ma nigdy czasu, to każdy cię ciągnie, byle tylko szybko zrobić. Używa się często peruk, czy jednak to są naturalne na włosy pokazę. I tylko naturalne. Ewentualnie jakieś doczepki czy tak. coś? Rzadko peruki są na pokazach. Czy to nie jest tak, że potem one są... Jak? Tak, jak wypadają ci włosy. Jak one potem znaczy, żyją, te włosy? Znaczy, bo tutaj tapirowanie, tu zawsze... Tak, włosów praktycznie nie ma po Fashion Weeku. Wypadają, są tak rzadkie. Jak ja jeszcze miałam blond włosy, to one były zniszczone kolorowaniem. To tragedia. Jak czesałam włosy, to one się sypały po Fashion Weeku. Okej. Tak więc to niszczy. A jak chcesz zrobić jakąś zmianę większą z włosami, typu obcięcie, zmiana koloru, czy w jakiś sposób to musisz konsultować, planować? Jak to wygląda? Znaczy kilka lat temu tak, musiałam to komunikować i się pytać agencji, teraz to już tak nie. Teraz już można żyć większą wolność? Tak. Okej. Okay. A ty byłaś tylko blondynką, prawda? Ja byłam blondynką, tak, no. Ja miałam białe włosy. No jaśniutkie tak, miałaś. Tak, białe. Okej. Okay. To było fajne do edytoriali, ale do codziennego życia nie, czułam się blado. Bo bez makijażu tak się wszystko zlewało, tak. To się zlewa z włosami. Tak. Okay. Praca w modelingu, czujesz, że oddziałuje na twoje poczucie estetyki? Teraz pytam tak jakby po prostu postrzegając cały świat, po prostu patrząc na różne wytwory człowieka, wiesz, że moda jest, ja uważam, że totalnie jest sztuką. Tak, i, ja i to jest sztuka. Tak. I przez to, że obcujesz na co dzień z tą sztuką, też ze sztuką fotografii i tak dalej, tylko to jest bardzo, jakby dużo rzeczy składa się na to. Tak. To czujesz, że to właśnie oddziałuje i cię uwrażliwia na przykład na piękno architektury albo przyrody? Wiesz co, nigdy nie myślałam o tym. Nie wiem tak naprawdę. Może już tak jestem przesiąknięta tą modą, że nie wiem. A czujesz, że to oddziałuje, te kanony urody oddziałują na twoje postrzeganie twojego ciała? Znaczy teraz jest właśnie fajnie, bo te kanony urody się rozszerzyły. Już nie jest taka cienka kategoria, że wszystkie tego samego wzrostu, tej samej wagi, określone rysy twarzy, tylko jest piękno, dużo ma twarzy teraz, więc piękno jest wszędzie. No to prawda. Ale to też no. Trzeba chyba wychować się z tym i wyjść z domu, co tak naprawdę jest piękno dla ciebie. Dla mnie piękno to zawsze było to, co jest wewnątrz. Bo jak ktoś nie jest piękny wewnątrz, to będzie widać też na zewnątrz. Tak trzeba postrzegać ludzi, mi się wydaje. Bo jak byłaś młoda i zaczynałaś, byłaś jeszcze nastolatką tak naprawdę. Trudno ci było właśnie w takim dorosłym świecie, bardzo takim ustrukturyzowanym wejść w niego? Czy byłaś, czułaś się na tyle jakby zahartowana przez swoje życie wcześniejsze, że okej, dobra, działamy tutaj, jeszcze jestem młodą dziewczyną? Zahartowana nie byłam, bo nie miałam żadnych doświadczeń, więc nie wiedziałam, co mnie czeka w dużym świecie. Na taką głęboką wodę. Tak, z mojego miasta, wiesz, od razu na głęboką wodę, ale ja byłam zawsze bardzo ciekawa świata, dlatego dla mnie to było świetną przygodą i nie bałam się. Okej, dla mnie fajnie. Wszystko było ekscytujące. Czujesz, że to masz cały czas? Znaczy teraz już innych rzeczy szukam i tak naprawdę chyba tak już dużo podróżowałam, że też dużo rzeczy widziałam w swoim życiu. Już nie ma takiej
ekscytacji jak w filmie. Powiedziałaś o tych zmieniających się kanonach w świecie tak. mody, że rozszerza się to wąskie do niedawna okienko tak. na to patrzenie na kobietę. Opowiedz o tym, bo przez to, że pracujesz kilkanaście lat, chciałam, żebyś więcej właśnie o tym wspomniała. Jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda teraz, jak wyglądały te kroki i jak myślisz, będzie to wyglądało w przyszłości? Tak, więc jak ja zaczynałam, wszystkie dziewczyny wyglądały podobnie, były podobnego wzrostu, miały podobne rysy twarzy, były chude, a teraz jest większa różnorodność i tak naprawdę dużo rozmiarów i dużo pięknych, różnych twarzy, już nie ma określonego typu piękna i to jest wspaniałe. Bo zobacz na przykład Victoria's Secret, Fenty. Fenty, o Jezu, tak. I tam masz wszystkie rozmiary. Fenty łamie tak, po prostu wszystkie zasady. I tak oni piękne. Celebrują każdą kobietę. I to jest piękne. I tak naprawdę zmieniają chyba teraz najbardziej. Że najbardziej nowatorscy są? Tak, mi się wydaje, tak. Idą po prostu, jakby wystartowali od razu w ogóle na swoich zasadach, tak, nie? Tak, i to jest świetne i tego moda potrzebowała i się dziwię tak naprawdę, że aż tyle lat zajęło, żeby dojść do tego punktu. Okej, że tak to późno. To jest takie, tak, bo ty... Czujesz, że to jest naturalna droga. Tak, i właśnie się dziwię, że tak późno. No, a powiedz, jak myślisz, że za kilka lat to będzie wyglądało? Że te takie diversity będzie już takie pełne? Ja się boję, że za kilka lat to nie będzie modelek, tylko awatary. Mam nadzieję, że nie, że jednak skóra kości wygrają. Prawdziwy człowiek tak, to jednak prawdziwy tak. człowiek, no. Bo wiesz, bo teraz właśnie przez to kwarantannę dużo ludzi też robiło właśnie takie graficzne kampanie, że nie potrzebowali modelki, tylko... I ukreowali w komputerze. Jakoś trzeba było sobie to jest dla mnie trochę przerażające. Albo tak. z kolei, wiesz co mi się spodobało bardzo? Robienie kampanii, sesji filmów w domu. Tak. Czyli takie raw, po prostu żywe, w ogóle surowe materiały. Ja bardzo coś takiego lubię. Tak, ale... Tylko widać, kiedy to było takie oszukane. Były dobre i były złe te sesje, ale uważam, że to jest rewolucja w świecie mody. Ale miejmy nadzieję, że coś też się obudzi w modzie pozytywnego po tej pandemii. Bo ja uważam, że było za dużo wszystkiego. Mówiłyśmy na początku, że właśnie moda jest sztuką i wydaje mi się, że ta moda teraz zatraca tej sztuki, bo wszystko pędzi. Teraz idziemy do tematu, że zostałaś małą i to zrewolucjonizowało twoje życie. Tak. Powiedz coś o tym. Dwa lata temu urodziła się Alice, tak więc moje życie było zrewolucjonizowane rok przed. Jeszcze przed ciążą, jak czułam, ogólnie mamy kobiety przed ciążą, nawet już przed okresem ciąży miałam już takie niesamowite przeczucia. Że idą zmiany, że coś się będzie działo w moim organizmie. I tak naprawdę, jak się to mówi, szósty zmysł, nie szósty? No, szósty zmysł, no. Tak, to ja jeszcze miałam siódmy zmysł nawet. Bo wiedziałam, że to będzie dziewczynka, zanim jeszcze zaszłam w ciążę. Naprawdę? Tak. I ogólnie takie zmiany, w życiu bym nie pomyślała, że nagle mi się Nowy Jork przestanie podobać. Nagle się okazał toksyczny. Musiałam wyjechać z Nowego Jorku. Tak po prostu poczułaś to? Tak. Okej. Okay. Także zrezygnowałam z kosmetyków z chemią do pielęgnacji twarzy i patrzyłam bardzo na to, co jem. I co z jedzeniem zmieniłaś, powiedz? Chemię eliminowałam. Chciałam wszystko jak najlepszej jakości. Wszystko musiałam wiedzieć, skąd jest, jak. A w Stanach jest ciężko takie dobre jedzenie i nie wiadomo skąd pochodzi, dlatego też może tak do Europy mnie ciągnęło. Ciężko o owoce i warzywa w ogóle. Wszystko smakuje jak plastik. Przeprowadziłaś się, zmieniłaś kosmetyki, zmieniłaś to, co jesz i wtedy wpadłaś na pomysł ze swoją marką? Tak, to znaczy pomysł na markę był ponad 10 lat temu. O, to już takie dawne korzenie. Wtedy się interesowałam kosmetykami naturalnymi, a się zaczęło od tego, że nie odpowiadały mi zapachy... konwencjonalne kosmetyki, były te perfumowe, były dla mnie za mocne i dlatego tak znalazłam te kosmetyki naturalne, gdzie już w Stanach one były popularne. Tylko tutaj chyba w Polsce jeszcze nie. Długo jeszcze nie, 10 lat temu chyba. 10 lat temu może już były. Raczkowało, to tak bardzo raczkowało, ale popularne na pewno nie były. I tak właśnie to stało się moją pasją, próbowałam masę kosmetyków różnych i tak sobie w głowie myślałam, fajnie byłoby stworzyć coś swojego w Polsce.
No właśnie, dlaczego w Polsce? Dlaczego w Polsce? Mieszkałaś w Nowym Jorku, cały świat w ogóle otworem i stwierdziłam, zawsze że polskie kosmetyki. Zawsze wiedziałam, że jak biznes to tylko w Polsce. Czemu? Po pierwsze, to jest mój dom. No. Tutaj się urodziłam. Po drugie, mamy ceny konkurencyjne. Mm. I po trzecie, mamy świetnych specjalistów. To prawda. Ale nie, w ogóle nigdy nie przeszło mi przez myśl, żeby w Stanach to zrobić albo gdziekolwiek indziej. Nigdy. Mm. Zawsze chciałam też otworzyć biznes. A ponieważ praca modelki nigdy, to znaczy zawsze musiałam się słuchać, jak mi ktoś mówi, co mam robić, tak? Mm. W swoim biznesie mogę się wyżyć kreatywnie i mogę robić, co ja chcę. Ale ciąża popchnęła mnie do tego, tak? Że nie byłoby to możliwe przez ciąży, bo bym nadal była w Nowym Jorku. Nie byłoby to możliwe przez właśnie odległość geograficzną. Kurczę. I zawsze byłoby to spychane jako plan B. W ogóle super i tak sobie pomyślałam, mając tak jakby więcej roboty i zajęcia, z dzieckiem, aha, to jeszcze dorobiłaś sobie więcej roboty. Ale tak wiesz co, naprawdę. To tak, zaczęłam przygotowywać wszystko przed narodzeniem Alice, mm-hmm, bo miałam bardzo, bardzo dużo wolnego czasu w ciąży. Jak ona się urodziła, 5, tam może 4 miesiące miałam, że nic tak nie robiłam z biznesu i później dopiero takiej energii dostałam, Okay. Że wystrzeliłyśmy. No, super, dobra. No, więc nie, ale to była łatwa praca z domu i to było właśnie łatwe pogodzić tą pracę, przygotowywanie biznesu, bo mogłam wszystko robić z domu. Dziecko tutaj, wiesz, usypiało, ja mogłam sobie pracować, więc to nie był problem, nie. No niestety, dlatego ja potrafię pracować 24 godziny na dobę, bo no tak, bo to pasja, tak. To potem taka wykończona. Nazwa marki oczywiście jest od twojej córki. No, ona jest, zrewolucjonizowała moje życie. Moja córka ma na imię Alice, czyli Ala. Mówisz do niej Alice czy Ala? To zależy. Tak i tak. To zależy, co, czy jest dobra, czy niedobra. Jak jest miła, to Ala, jak jest niedobra, to Alice. Czyli tak, rozumiem, okej. Okay. Czyli jak takie poważne imię. Tak, tak. Dobra. Te kosmetyki są naturalne, tworzone w Polsce. Tak. Opakowania totalnie minimalistyczne. Szkle. Tak. Unisex i wiem, że są ważne kwestie etyczne dla ciebie i dla marki. Opowiedz o tym. No oczywiście, ja nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze więcej plastiku wyprodukować. Dlatego wszystko jest w szkle. Naturalny powrót do natury to także ochrona środowiska, tak. Mhm. No i na razie ile jest produktów? Na razie jest 7, ale już się będzie produkuje więcej. 8. Stworzyliśmy tak receptury, że odpowiadają i kobietom, i mężczyznom. Ten zapach jest uniwersalny i się podoba i facetom, i kobietom, więc. No, czytałam, że zapach nie jest też dodany sztucznie, nie, tylko wynika z olejków eterycznych i autentycznych substancji, właśnie, które działają. Tak, jak już wspominałam, ja nie lubię tych perfum ostrych w kosmetykach, dlatego musiały być olejki. Okej. Okay. Z jednej strony troszkę zwolniłaś z modą, no ale to cały czas jest. Już po koronawirusie też już wszystko już sobie zaczyna żyć normalnie, nawet na całym świecie. Masz malutką córeczkę i masz markę kosmetyczną. Jak wygląda twój typowy dzień pracy, jeśli tak można powiedzieć, albo tydzień, czy tak. No jak rozkładasz swoje zajęcia? Znaczy na razie jeszcze nie wiem, jak będzie ten typowy dzień, bo jeszcze żyję tak naprawdę jak w pandemii, czyli jeszcze w Polsce, w Ciechanowie. Ważne jest, żeby zachować balans w tym wszystkim i trzeba pamiętać, co jest najważniejsze, tak naprawdę moja córka. A, czyli dlatego to jest teraz priorytet i dopiero potem reszta. Tak. Tak, ale to się da wszystko pogodzić tak naprawdę, bo jak pracuję na komputerze, to ona jest ze mną, czyli nie czuję takiej tęsknoty, bo ona zawsze jest, a jak podróżuję jako modelka, to się zdarza bardzo rzadko już, raz na miesiąc. Raz na miesiąc tylko? No, to rzadko. No raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc. No teraz na przykład będę miała 3 sesje, więc to jest zupełnie dla mnie bardzo pracowity miesiąc. Jak na teraz, okej. Ale wtedy te podróże to tak naprawdę są jak wakacje dla mnie, bo mam czas poczytać książkę. To brzmi bardzo trzeba dobrze. Znaleźć balans, tak. I trzeba pamiętać, co najważniejsze. Masz to tak jasno poukładane. To jest piękne. No jest fajnie chaos w życiu codziennym. Może to fajnie brzmi, ale jest lekki chaos. Ale rodzina pomaga i nam się udaje. Powiem ci, że to jest takie bardzo A, i zapomniałam się mówić, bo ja kierowałam się intuicją dużo właśnie w moim życiu. A zwłaszcza ta intuicja się wyostrzyła przed ciążą, jak już właśnie mówiłam, ten 6 zmysł. I 7. I ja się zaczęłam właśnie dopiero kierować moją intuicję, bo wcześniej to moją intuicję zagłuszały różne głosy, opinie innych ludzi. Okay. A nareszcie właśnie zaczęłam się słuchać swojej intuicji i na tym dobrze wyszłam. Tak więc, kochani, słuchajcie swojej intuicji. O Jezu, tak. I tak. Wiesz co, powiem ci, że jak mnie ktoś pyta, żebym dała sobie radę tam na 5 lat czy 10 lat do tyłu,
to zawsze mówię to samo, że sobie, czy tam młodszym osobom, żeby słuchali ludzie swojej intuicji, żeby odróżniali ją od głosów innych, bo to daje taką wolność w życiu. Dokładnie. Bo wiesz, że to są twoje decyzje. Tak, tylko też do tego trzeba niestety dorosnąć. Ciężko jest usłyszeć ten głos, jak ma się 17 lat. Tak, mówią baby po 30. Tak, tak. Po 30 już bardzo słychać ten głos. Tak. Najlepsze życie wtedy jest. Tak. Ja rekomenduję, Kasia też. Ja też. Tak. Jeszcze dodam, że kobiety tak naprawdę, to znaczy ja po 30 siebie odkryłam jako kobiety tak naprawdę. Jestem tak, bardziej świadoma siebie. Tak. Okej, okay, też, tak, też wiecie, to czuję. 30 najlepsza. Świadomość, pewność tak, siebie, tak, naprawdę tak. Doskonały czas. No i jeszcze się ma dużo werwy. No to wspaniale. To dziękuję ci bardzo, Kasia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I dawajcie kciuki w górę dla Kasi. Dzięki. Pa. Cześć.